W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do wsi Kromnów. Wieś leży w gminie Stara Kamienica, około 12 km na zachód od Jeleniej Góry. Znajduje się tutaj kościół pod wezwaniem świętego Jerzego, zbudowany prawdopodobnie w 1930 roku. Istnieje hipoteza o powstaniu kościoła w wieku XVI. Jest to jedyny zachowany drewniany kościół w Sudetach Zachodnich, nie licząc świątyni Wang. Remontowany był w roku 1962 i latach 1993-94. Kościół jest drewniany, jednonawowy, konstrukcji wieńcowej. Zbudowany na wysokiej podmurówce, prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie. Kruchta od frontu nawy z dachem tworzący okap nad wejściem głównym i wspartym na dwóch słupach. Dach dwukaleńcowy kryty gontem i ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem iglicowym z latarnią. Wewnątrz mały chór muzyczny. Wyposażenie głównie z XIX wieku, oryginalne z poprzedniego kościoła, nie zachowało się. Ołtarz główny z obrazem świętego Jerzego zabijającego smoka. Renesansowa kamienna chrzcielnica z 1593 roku. Wokół mur z kamienia polnego. W pobliżu znajduje się kaplica barokowa z drugiej połowy XVIII wieku. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.